momentum. Momentum jest wskaźnikiem wykupienia lub wyprzedania, który mierzy zmiany ceny w większym stopniu niż sam poziom ceny. Momentum obliczane odejmując od ceny dnia zamknięcia cenę sprzed n okresów. Rezultatem jest linia, która reprezentuje pozytywne i negatywne zmiany w cenach. Momentum oscyluje wokół linii zerowej, która jednocześnie jest wartością momentu w chwili rozpoczęcia analizy. Interpretacja momentum. Można używać momentum jako wskaźnika podążającego za trendem, podobnie do MACD. Należy kupować, gdy momentum jest na dole i zaczyna rosnąć. Należy sprzedawać, gdy momentum jest na górze i zaczyna maleć. Sygnał kupna, wygenerowany przez momentum. Tak jak Państwo widzą, momentum jest w skręcie spadkowym, przy dolnej bandzie, przy dolnym ograniczeniu i zaczyna nam odbijać. Kurs jeszcze spada, z tym, że możemy oczekiwać większego odbicia na parze walutowej. Sygnał sprzedaży. Momentum cały czas rośnie, znajduje się przy górnej bandzie, później zaczyna opadać, gdy kurs się konsoliduje, zatem wybicie w dół jest o wiele bardziej prawdopodobne niż kontynuacja trendu. Zastosowanie ciąg dalszy. Gdy zmienność na rynku jest duża, zlecenie ochronne powinny być ustawiane szeroko, by nasza pozycja nie była wybita przez przypadkowe ruchy cenowe. Kiedy natomiast zmienność jest niska, nie ma powodów, by stop lossy były ustawione daleko od ceny, a inwestorzy mogą dokładnie dopasować stop lossa lub zabezpieczyć zyski.